tyle, tyle zdarzeń łączy nas. Tyle, tyle zdarzeń jeszcze łączy nas. Tyle, tyle zdarzeń jeszcze łączy nas. Młodzi, uzdolnieni wokaliści, gwiazdy polskiej sceny oraz wspaniała publiczność. Tak było w Kozienicach w Amfiteatrze nad Jeziorem podczas 13. edycji Festiwalu Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka. Odbył się on w dniach 28 i 29 sierpnia. Głównym punktem festiwalu był 13. konkurs piosenki o nagrodę tego znakomitego polskiego kompozytora, poprowadzony przez Wojtka Szymańskiego z radomskiego Radia SK. Tu w szranki stanęło 16 wykonawców z całej Polski, wyłonionych w eliminacjach wstępnych. Byli to laureaci innych festiwali czy popularnych programów muzycznych znanych z różnych stacji telewizyjnych. W tym gronie znalazła się także reprezentantka ziemi kozienickiej z młodzieżowej estrady piosenki działającej w KDK Małgorzata Kutyła. Każdy z uczestników prezentował po jednym utworze. Poszczególne prezentacje oceniało czteroosobowe jury w składzie. Przewodniczący Marek Klimczuk, syn Bogusława, znakomity muzyk i reżyser dubbingu. Członkowie Piotr Gogol, wokalista, muzyk, aktor dubbingowy. Piotr Dąbrówka, wokalista, gitarzysta. Oraz kozieniczanin, muzyk i aranżer Dariusz Szewc. Funkcję sekretarza jury pełniła Elwira Kozłowska, dyrektor festiwalu. Nie zdarzyło mi się być na takim festiwalu, gdzie poziom byłby tak wysoki. Każdy śpiewa tak, że no, mieliśmy mega zagwozdkę w ogóle, kogo wybrać, kogo nagrodzić. Trzeba było dokładnie wymyślać specjalne jakieś kryteria, żeby móc wyróżnić tych jeszcze lepiej śpiewających z tych dobrze śpiewających. Makabryczne zadanie. Dlatego przy ocenie jury stworzyło dodatkowe kryterium. Pod uwagę brano inność, oryginalność danego artysty, aranż i autorskie wykonanie danego utworu. Artyści młodzi włożyli pracę twórczą. Nie jest to tylko odtworzenie danego hitu i nauczenie się w domu melodii, łącznie ze wszystkimi zaśpiewami, ze wszystkimi niuansami, tylko tu się wkradła nowa jakość, że artyści zrobili jakby swoje opracowanie utworu i wykonali go na swój oryginalny, autorski sposób. I ci, którzy zrobili to najlepiej, ci w tym momencie wygrali. Obrady jury przebiegały sprawnie i dość szybko udało się wyłonić z grona 16 wykonawców siódemkę najlepszych. Ich nazwiska ogłoszono podczas spotkania uczestników z jury. Był to też czas na przekazanie spostrzeżeń członków jury na temat występów. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem. Jak podkreślił przewodniczący Marek Klimczuk, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Wszyscy, cała szesnastka, zaśpiewała wspaniale, ale trzeba było wybrać do koncertu galowego siódemkę najlepszych. To, kto jakie miejsce zajął, utrzymane zostało w tajemnicy aż do sobotniej gali. Jej uroczystego otwarcia dokonali zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska, poseł Czesław Czechyra, radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz wiceprezes zarządu Enea Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski. Po prezentacjach siódemki finalistów sekretarz jury Elwira Kozłowska ogłosiła wyniki. Grand Prix, statuetkę festiwalową i czek na 6000 zł wyśpiewała Paulina Lenda ze Świdnicy piosenką z repertuaru Melikoteluk Wolna. Grand Prix w Kozienicach, czy spodziewałaś się? Nie, naprawdę kompletnie nie, dlatego że przyjechałam tutaj, wybrałam sobie utwory bardzo takie smętne, subtelne i jak przyjechałam na festiwal, zobaczyłam, jaka tu energia tryska po prostu ze wszystkich uczestników i jakie mają przebojowe piosenki w ogóle i tak pomyślałam sobie, że wszyscy w ogóle jurorzy zdołują się totalnie, że ludzie się zdołują, nie będą się bawić przy tych utworach, bo były naprawdę to takie dość poważne teksty i ciężkie utwory, dlatego strasznie się bałam i naprawdę się nie spodziewałam, więc jest masakra. Paulina jest finalistką wielu konkursów i festiwali, podwójną laureatką szansy na sukces i finalistką pierwszej edycji programu Mam Talent. Na co dzień muzykuję, śpiewam, gram razem z zespołem moim, występuję jako Paulina Lenda i Kruki i to jest właśnie całkowicie inny materiał, bo jest to blues rock, a nawet bardziej może rock blues, bo bliżej nam do rocka niż do bluesa, dlatego jest to totalnie w ogóle inna historia, ale też tworzę właśnie akustyczne swoje rzeczy i dlatego też między innymi ten właśnie utwór też był w takim właśnie klimacie, jak tworzę solo jakieś takie swoje piosenki. A poza tym uczę w Ośrodku Kultury, śpiewam
znowu małe dzieciaki, co sprawia mi strasznie wielką frajdę, ale też i nie małe dzieciaki, bo tam niektórzy teraz jakby pewnie posłuchaliby tego, to by się obrazili, ale uczę młodzież dzieci śpiewu. I w tym się spełniam. W kozienickim festiwalu Paulina wzięła udział po raz pierwszy. Zarówno panująca tu atmosfera, jak i miejsce bardzo jej się podobały. Jeśli chodzi znowu o Kozienicę, to przede wszystkim muszę zacząć od tego, jak tu jest pięknie. Ja jestem akurat z gór, bo ze Świdnicy mam dość blisko, czy to w góry sobie i inne wszelakie, ale jakby jak tutaj przyjechałam, zobaczyłam to jezioro, ja nie wiedziałam, że to jest tak blisko, bo wiedziałam, że to jest amfiteatr nad jeziorem, ale nagle się okazało, że to jest amfiteatr zaraz obok tego jeziora i po prostu jest naprawdę pięknie, także jestem zachwycona. No i przede wszystkim zazdroszczę wam strasznie tego miejsca, naprawdę marzę o czymś takim w swoim małym miasteczku, bo jest to piękne, robi to strasznie wielkie wrażenie i klimat tworzy w ogóle razem z tymi drzewami tutaj, tą roślinnością, bo akurat na punkcie roślinności drzew i w ogóle natury mam korbę wielką, więc dla mnie to jest po prostu przepiękne miejsce na polskiej mapie. Pierwsze miejsce ex aequo i czeki każdy na 3,5 tysiąca złotych zdobyły Maja Wojtaszek z Zagnańska oraz Justyna Panfilewicz z Łodzi. Była to dodatkowa nagroda ufundowana przez NEM Wytwarzanie. Od tygodnia walczę z zapaleniem gardła krytani. Dałam z siebie swoje wczorajsze 100% i dzisiejsze 100% i nijak to się ma do mojego w ogóle, do moich 100%. Natomiast cieszę się, że po raz kolejny tu byłam, bo naprawdę warto nawet ryzykować śpiewanie z zapaleniem gardła po to, żeby tu być, bo festiwal jest bardzo fajnie zorganizowany i kabarety, i koncerty towarzyszące, fajni uczestnicy. No i cieszę się, że usłyszałam Paulinę po raz kolejny na żywo i absolutnie gratuluję jej zasłużone Grand Prix. Cieszę się bardzo, że to ona dostała je dzisiaj. Justyna śpiewa od ponad dekady, tworzy muzykę autorską, jest laureatką wielu ogólnopolskich festiwali. W ubiegłym roku w Kozienicach także zajęła pierwsze miejsce, a w tym roku w Opolu wygrała super debiuty. Tak sobie żartuję, że w zeszłym roku śpiewałam tutaj u Państwa w Kozienicach Nie widzę Ciebie w swych marzeniach. Rok później zaowocowało to wygraną wspólnie z Mariuszem Wawrzyńczykiem w Opolu. Tak więc co mi przyniesie Misterowa Ameryka za rok, to aż boję się myśleć. Wielkie emocje, ogromne wzruszenie, duma i dla mnie, i dla rodziny. Maja Wojtaszek, także zdobywczyni pierwszego miejsca, po raz kolejny gościła w Kozienicach na festiwalu. Studiuję edukację muzyczną, teraz na trzecim roku i tak to śpiewam sobie w możliwych miejscach. Właśnie śpiewasz sobie, a czym dla ciebie jest ten śpiew? Wszystkim. Tak naprawdę budzę się, śpiewam, kładę się spać, też śpiewam, myję się, też śpiewam, wszystkim jest dla mnie śpiew i muzyka. Drugie miejsce i czek na 2,5 tysiąca złotych powędrował do Aleksandry Łodzińskiej z Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną o wartości 1500 zł otrzymała Magdalena Paradziej z Pińczowa. Przyznano także dwa wyróżnienia. I tak nagrodę burmistrza Tomasza Śmietanki otrzymała Katarzyna Golecka z Parczewa. Był to czek na kwotę 1200 zł. Wyróżnienie pozaregulaminowe, nagrodę starosty Janusza Stąpura wręczono Małgorzacie Jeśmontowicz-Kreft z Bytowa. Był to dobrej jakości mikrofon. Nagrody wręczali zastępcy burmistrza Małgorzata Bebelska i Igor Czerwiński, wicestarosta Krzysztof Stalmach, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski i Andrzej Kowalski, wiceprezes Enei Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski oraz Miss Kozienic Kamila Wenderlich. Koncert galowy, jak w każdej edycji festiwalu, poprowadził Paweł Sztompkę, redaktor programu Pierwszego Polskiego Radia. Ja jestem dumny, że ja mogę być z wami od 13 lat. To w żadnym wypadku nie jest. Ja się urodziłem 13 lutego, więc dla mnie to jest szczęśliwa cyfra, liczba i tak samo ten festiwal chyba był bardzo szczęśliwy. Ja muszę powiedzieć, że ja dzisiaj oglądałem te 7 osób i słuchałem. Absolutna, no czołówka. To są półprofesjonaliści, którzy właściwie mogliby wystąpić na każdym festiwalu na całym świecie. Także to ci jurorzy wybrali, albo ta cała szesnastka może była jakaś genialna, ale ci jurorzy wybrali tę siódemkę świetnie. Festiwal się rozwija. Bardzo mi się podoba, ponieważ jestem już tu trzeci raz i na pewno będę tu wracać, jeżeli jeszcze się uda. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajny. Naprawdę to jest jeden z najlepszych festiwali, na którym byłam. Duży poziom. Naprawdę wysoki. Wysoki poziom. Podczas festiwalu nie zabrakło także gwiazd polskiej sceny. W piątkowy wieczór był to kabaret Neonówka i zespół Żarówki oraz Ania Rusowicz. Na te występy zaprosił burmistrz Tomasz Śmietanka. W sobotę utwory Bogusława Klimczuka usłyszeliśmy w aranżacjach absolwentów Akademii Muzycznych z Łodzi, Krakowa i Warszawy. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Lemon.
Organizatorami Festiwalu Muzyki Rozrywkowej byli gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka, a partnerem Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. W organizację włączyła się także Enea Wytwarzanie jako partner strategiczny tego wydarzenia. Patronat honorowy objęła żona kompozytora Krystyna Klimczuk. Patronami i fundatorami nagród byli Tomasz Śmietanka, burmistrz gminy Kozienice oraz Janusz Stąpur, starosta powiatu kozienickiego. Patronat nad imprezą objęli także Czesław Czechyra, poseł na Sejm RP, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Patronat medialny m.in. miał program pierwszy Polskiego Radia. Nad całością czuwała dyrektor festiwalu Elwira Kozłowska.